Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na troszkę bardziej luźny film, ale nadal ważny. Będzie tak bardziej od serca, bardziej też od kuchni, można by rzec. Motywem przewodnim, który mnie tak zebrał do tego, jest wiosna, jest to, że robi się cieplej i chce nam się więcej. Ja jestem taką osobą, która jest totalnie podatna na wiele czynników, które mnie otacza i bardzo szybko łapię nastrój. Oczywiście staram się selekcjonować te rzeczy, które wpływają na mnie pozytywnie, jakoś tam odrzucać, oddalać się od tych, przez które staje się tak mocno melancholijnie negatywna. Ale to jest bardzo rzadko. No właśnie dlatego, że to selekcjonuję. Ale bądźmy w temacie. Chcę, żebyśmy razem inspirowali się do działania. Żebyśmy razem mogli napędzać siebie, żebyśmy mogli ładować swoje akumulatory. Jest ku temu rewelacyjna okazja, dlatego że z okazji premiery nowego smaku Somersby mam dla Was rewelacyjny konkurs, w którym wybrałam dla Was po prostu boskie nagrody o łącznej wartości ponad 1200 zł. Dobra, konkurs będzie zaraz. Najpierw opowiem o sobie, o tym jak to u mnie wygląda, właśnie jak to wygląda u mnie od kuchni, czym się inspiruję, co sprawia, że nigdy nie brakuje mi pomysłów i co sprawia, że mogę być świetnie zorganizowana i te pomysły dobrze realizować. Więc lecimy po kolei. Najpierw o mnie, potem Wy podzielicie się ze mną, no i coś fajnego pewnie wygracie. Dwie z trzech rzeczy, którym poświęcam najwięcej czasu na co dzień, no wymagają ciągłej kreacji ode mnie. No, jestem piercerką, makijażystką i też youtuberką. Zdecydowanie bycie piercerką polega na przestrzeganiu reguł, na przestrzeganiu zasad higieny i na ogromnej znajomości anatomii i fizjologii człowieka. Tutaj nie ma momentu, w którym powinno pójść się, jakby wyjść poza tą wiedzę i sobie stworzyć, zrobić coś na nowo. Tutaj bezpieczeństwo jest najważniejsze. Z kolei makijaż i YouTube to są rzeczy, które wymagają ciągłego bycia aktywną, takiej ciągłej kreacji, no i posiadania, czy jakiejś takiej siły napędowej, która stwarza, że w naszej głowie pomysłów jest bez liku. Jednym z takich rzeczy, które zapoczątkowałam dawno, dawno temu, było wycinanie z modowych, urodowych gazet zdjęć, rzeczy, które właśnie mnie inspirują. Tak samo robiłam przy jakichś rzeczach online. Zapisywałam zdjęcia, mam sobie katalog i wszystko tam jest posegregowane. Mam ochotę zrobić nie tablicę wyklejaną z tych rzeczy, ale wręcz ścianę, dosłownie tapetę. Zobaczymy, kiedy przyjdzie ten czas. Na pewno myślę, że zrobię z tego vlogaska, bo będzie całkiem ciekawe. Ale, czyli tak, to zamysł był taki, żeby to było mocno inspirujące, ale jednak nie jest aż tak bardzo, jak myślałam. Dużo bardziej inspiruje mnie twarz danej kobiety, ponieważ wtedy widzę i wiem, jaki makijaż będzie dla niej piękny i czy coś, co na przykład wymyśliłam wcześniej, jak muszę zmodyfikować, żeby u niej podkreślało to idealnie urodę, żeby było dopasowane. Ponieważ tak jakby bycie na takim wyższym levelu makijażystką sprawia, że macie to, widzicie to. To nie jest coś, z czym, co było na samym początku, kiedy zaczynałam malować. Nie widziałam tego, to się wyrobiło z czasem. To oko, ten zmysł jakby artystyczny musi się obudzić i wtedy widzicie. I to jest najpiękniejsze, ponieważ jest twarz i milion pomysłów, które właśnie do tej konkretnej twarzy pasują. Muszę coś do picia przynieść, ale najpierw powiem do końca. Co jeszcze oprócz twarzy konkretnej kobiety, kosmetyki i ich jakby specyficzne właściwości, coś na przykład o bardzo charakterystycznym kolorze albo coś o takim nietypowym wykończeniu, jakiejś ekstremalnie super trwałości. Takie rzeczy niesamowicie inspirują. Po prostu wystarczy jedna rzecz i ona stwarza, ona dzięki niej, dzięki mojemu doświadczeniu, mam już całą wizję na konkretny projekt. I to jest rewelacyjne. Dobra, to są te rzeczy. A jeśli chodzi o filmy, coś, co niesamowicie sprawiło, że jestem mistrzem organizacji i nigdy nie ucieka mi żaden pomysł, było kupno i posiadanie tabletu i zainstalowanie na nim dwóch aplikacji, które są, no, najważniejsze w tym momencie, czyli Evernote i Keep. To są dwie aplikacje, które właśnie są jakby do notowania lub do zapisywania zdjęć, pomysłów i tak dalej. Wcześniej, na samym początku, kiedy tylko zaczynałam kręcić filmy, założyłam sobie zeszyt i tam właśnie spisywałam wszystkie pomysły. Jednak zeszytu nie zabieram ze sobą tak, no, w ogóle na co dzień, bo musiałabym tych rzeczy naprawdę mnóstwo brać. I codziennie moja torebka by po prostu ważyła kilka kilo. A, jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, bo ja pomysłów mam milion na minutę i
Problem jest taki, że to nigdy nie jest zazwyczaj w domu, więc nigdy nie miałam dostępu do swojego zeszytu. A tablet, tak jak wspomniałam, mam zawsze ze sobą. Ja na pomysły wpadam w najbardziej nietypowych momentach. Kiedy podróżuję, kiedy z kimś rozmawiam na zupełnie nawet inny temat. To jest po prostu obłęd, w jakich ja momentach wpadam na pomysły, jeśli chodzi o realizację filmów czy realizację makijaży. Naprawdę. Moi znajomi wiedzą, bo znają ten moment, kiedy moja twarz robi się taka... Co zrobić? Trzeba wybaczyć. Ale, teraz ostatnia rzecz. I ostatnia, i moim zdaniem najważniejsza, i specjalnie zostawiłam ją na koniec, żeby ją tak mocno podkreślić. Największą inspiracją i największym kopem do działania jesteście wy. Po prostu. Rozmowa z ludźmi, komentarze, te wirtualne, ale też rozmowy face to face, problemy, zmagania, przede wszystkim potrzeby. Ja uwielbiam odpowiadać na potrzeby ludzi, jeśli chodzi właśnie o makijaż. I tutaj mówię i zarówno pracę makijażystki, i jeśli chodzi o YouTube, ponieważ staram się nie po prostu pokazać, że potrafię ładnie malować, tylko chcę pokazać, że każda z was może pięknie się malować i czuć się rewelacyjnie każdego dnia. No, ludzie, po prostu, wy i wasze opinie. Nie wyobrażam sobie tego, żeby był progres, żeby iść do przodu bez opinii innych ludzi, bez słuchania ich. Nie chodzi o podążanie, nie, absolutnie nie, bo każdy musi wiedzieć i mieć swój zamysł i mieć swoją drogę i móc filtrować wiadomości, bo tych informacji zwrotnych od ludzi jest mnóstwo, ale słuchać ich to jest bardzo ważna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie postępu. I uważam, że jeśli chodzi o słuchanie innych, to jestem w tym całkiem dobra, tak normalnie też na co dzień. No i teraz spokojnie możemy przejść do konkursu. Chciałam, żeby to było mega kreatywne i żebyśmy też mogli dzielić się tym, co mamy, co jest dla nas ważne i no, kopać się nawzajem, że tak powiem, w tyłek, by móc być lepszymi, bardziej aktywnymi, ciekawszymi i tak dalej, i tak dalej. Więc konkurs, są dwie opcje. Możecie wybrać oczywiście tylko jedną i raz można wziąć udział w konkursie. Pierwsza opcja to stworzenie pracy graficznej. Obojętnie, czy będzie to zdjęcie, grafika, rysunek, czy będzie to jakaś sklejka. Najważniejsze jest kilka kwestii. Przede wszystkim musi to być wasza autorska praca, nie ściągnięta znikąd. Takie będą od razu odrzucane. Musi mieć do 5 mega, jeśli chodzi o wagę. Musi być wysłana pod ten o tutaj adres oczywiście. I tak. I to ma być to. Ale jakie jest zadanie? Zadanie jest takie, żebyście pokazali mi, co was najbardziej inspiruje. Co was najbardziej kopie właśnie w tyłek. Co sprawia, że wam się chce. Co sprawia, że nigdy nie macie pustej głowy. No. Oczywiście regulamin i wszystko, jeśli chodzi o cały konkurs, jest na dole. Koniecznie go też przeczytajcie, bo to jest ważna rzecz. Tam jest więcej informacji. Ale teraz druga opcja. Druga opcja to opcja komentarza. Może się wydawać, że jest łatwiejsza, ale tak naprawdę to zależy od tego, co bardziej wy czujecie. I tak, o co chodzi? Zapewne pamiętacie z reklamy Somersby, że Lord robi naprawdę grube imprezy. No i na jednej z tych imprez poślizgnął się na kostce lodu i wymyślił taniec. A teraz załóżmy, że spotkałabym się z Lordem Somersby, poznalibyśmy się i do stworzenia jakiego kosmetyku zainspirowałoby go to? Czekam na wasze odpowiedzi właśnie w komentarzach. Mogą być bardzo krótkie, wystarczy, że to będzie jedna konkretna rzecz. Im bardziej abstrakcyjne oczywiście, tym bardziej, tym milej widziane. O tak. Pamiętajcie, że możecie wybrać tylko jedną z tych opcji. Z tych albo zostawiacie komentarz, albo wysyłacie mi pracę graficzną. I z takich najważniejszych rzeczy to chyba to, jaki jest termin? Jaki jest termin? Termin jest do 20 marca. Przysyłacie swoje prace i zgłoszenia, a 23 robię film, w którym podsumowuję całą tą akcję i wybiorę najlepsze prace graficzne, najlepsze komentarze i wybiorę po jednym zwycięzcy z jednej kategorii i z drugiej kategorii. No a teraz chyba całkiem ważne, jakie są nagrody, bo zawsze jestem... Najpierw prezentuję formalne rzeczy, a na sam koniec oczywiście to, co jest największą motywacją do konkursu, czyli te nagrody, które dla was wygrałam. Wybrałam!
Wy wygracie, ja nie wygrałam, ja je mam dla was. Dobra, jeśli chodzi o pracę graficzną, tutaj nagroda jest troszkę większa. I jest to coś, co jak wcześniej wspomniałam, też jest dla mnie bardzo ważne i jest gadżetem totalnie XXI wieku. Czyli tablet. Mam dla was tablet Samsunga, 7-calowy, Tab 3. Oczywiście ten ich taki najnowszy, bardzo fajny model. Dorzucam jeszcze trzech ulubieńców z Maca. Mamy tutaj mini zalotkę, która poradzi sobie z podkręceniem nawet najkrótszych i najrzadszych rzęs. Kultową pomadkę Rush & Red, czerwona, matowa, cudowna. I pędzel 217. Jego przedstawiać oczywiście nie trzeba. Przy opcji komentarza jest niestety bardzo biednie. No bo jest tylko tablet. No oczywiście żartuję. Ten sam tablet oczywiście Samsunga, 7-calowy, Tab 3, bialutki oczywiście piękny. Sama mam bialutki tablet od Samsunga, więc sama chciałam dać wam dokładnie to, co wybrałabym idealnie dla siebie. Czyli wszystko co najlepsze, właśnie dla was. Ode mnie i od Summersby i co? I dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Koniecznie piszcie, koniecznie dawajcie znać. Kopmy się nawzajem po prostu w zadki do tego, żebyśmy mogli być cały czas w takim twórczym, no i wiosennym, bo wiosna jest dla mnie bardzo twórcza, więc będę miała jeszcze większy teraz wysyp po prostu pomysłów. Zedrę ekran z tabletu. Dobrze, dziękuję. Cześć, pa.